Janeczka, z tej strony Simon, jesteśmy dzisiaj przed odcineczkiem. Z góry chciałbym was bardzo prosić, żebyście zostawili subika z dzwoneczkiem, polajkowali ostatni filmik i napisali w komentarzu: zrobiłem, a ja przypnę wam serduszko. Siemaneczko, z tej strony oczywiście Simon6, witam was w kolejnym odcinku z serii Kupuję apartamenty. Z góry chciałbym was bardzo przeprosić, bo wy ten odcinek oglądacie w poniedziałek, a powinien wlecieć w niedzielę. Jest to spodobane tylko dlatego, że dużo osób chciało Eggfarma, taką nową gierkę, i chciałbym dla was po prostu nagrać. Tylko że po prostu do tego się nie nadaje, bo co chwilę mówiłem albo dobra, zabijemy sobie go, dobra. I tak po prostu przerywałem i to byłoby chyba nudne. Dlatego chwilowo Eggfarma nie będzie na moim kanale, chyba że na przykład, nie wiem, kupuję jakieś postacie czy coś w tym stylu. Ale przechodząc już do odcinka, dzisiaj zajmujemy się oto tym domkiem z garażem. Weźmiemy sobie Teslę, żeby wam zaprezentować mniej więcej ten garaż. Tutaj sobie bierzemy Teslę, najtańszą. I tutaj stawiamy ją sobie tutaj. Tutaj sobie ją zamknę. I kupujemy. On kosztuje 7500 za noc. Endora, wchodzimy. Tutaj na chwilkę... Kurczę, już tutaj widz wszedł, ale no dobra, to najwyżej... Mam nadzieję, że widz nie będzie nam przeszkadzał. I mamy tutaj po prostu nasze stare ułożenie z tego tamtego apartamentu, którego kupiliśmy wcześniej. Tak jak widzicie, on nie ma kompletnego sensu, dlatego sobie go zmienimy. Dzisiaj nasze to umeblowanie. I dobra, najpierw zaczniemy tutaj. Tutaj może zrobimy sobie taką jadalnię czy coś w tym stylu. Zobaczymy, co mamy tutaj do wyboru. A nie, tutaj mamy chyba same łóżka do wyboru, tak? A no kurczę, bo myślałem, dobra, no to zostawmy sobie to. Czy możemy coś zmienić? Dobra, to sobie weźmiemy jeszcze, kupimy sobie za 200, uznajmy, że to będą takie nasze obrazy. I tutaj by nam się jakiś telewizor przydał. Dobra, jest, czyli jest tylko to do wyboru po prostu. I karmel, aby nam pasowało właśnie do tego. A więc dobra, tutaj pierwsze mamy skończone. A i pingwinki pod koniec zlosowanka na skrzyneczkę. Wiem, że w ostatnim Kupuj apartamenty nie było, ponieważ o tym albo zapomniałem, albo po prostu nie wiem, ale w tym odcinku już jest. To był taki przerywniczek. Dobra, ale przechodzimy tutaj do dalszej części. Tutaj nie ma nic do zmodyfikowania. A więc zacznijmy sobie te krzesełka. Zawsze braliśmy takie kwadratowe. No to teraz weźmy sobie takie. Za 200 zł. O nie, 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 to dobra. A kolor ich może zobaczmy, jaki jest w ogóle kolor. Jedno może czerwone. Dobra, jedno zróbmy czerwone, a drugie niebieskie. Przechodząc dalej, tutaj mamy taką tą właśnie dmuchawę śniegu czy coś, i to trochę by, wiecie, przy kuchni nie pasowało, bo mogłoby do jedzenia nalecieć czy coś w tym stylu. Trzeba myśleć, wiecie, realistycznie, dlatego po prostu... co ja zmieniam? Aha, ja zmieniałam tamto za ścianą, to fajnie. A więc ja bym sobie postawił tutaj jakieś drzewko, albo coś w tym stylu. Nie, takiego bałwana bym nie chciał. I dobra, czyli to jest wszystko. No to ja bym chciał jakieś drzewko, tylko się odsunę, aby lepiej widzieć. Takie nie za duże, aby... Tak, to jest idealne drzewko według mnie. I tutaj mamy telewizory. I telewizor sobie musimy jakiś wybrać. Tutaj... Dobra, ten, bo jak widzicie, on nie zachodzi ani na żaden kwiatuszek, ani na ten, ani na ten. Musimy sobie zmienić w ogóle kolor właśnie naszego stoliczka. Myślę, że ten jest najciekawszy, taki modern. Ja lubię styl modern. Tylko że inny kolor, jak modern, to mi się kojarzy to z białym, o właśnie, z white. A więc stół sobie właśnie taki zostawmy. Tylko że kolor tych krzeseł chciałbym zmienić. Da się, a nie, dobra, tutaj jest to. O, dobrze, da się, na całe szczęście. No to nie wiem, jaki damy sobie. Dobra, krzesła niech będą czarne. Chyba były czarne, ale dobra. Nie, my bierzemy tego z poduszką. O, tego, dokładnie. Lecąc dalej, tutaj jest jedno miejsce na krzesło. Okej. I tutaj mamy jeszcze jedno miejsce, w które wstawiamy również krzesełko. W ogóle tutaj tego widza Kosak 234 pozdrawiam. I dobra, przechodzimy tutaj do naszej
W ogóle planowałem zrobić tutaj sypialnię, tak jak było to na początku, bo jak sobie wiecie, tutaj za pierwszym razem weszliśmy, to mi się to spodobało. Ponieważ, jak widzicie, tutaj jest ściana i oraz tutaj jest ściana, które i te ściany nas po prostu zakrywają, a więc nikt nas, wiecie, nie będzie po prostu podglądał, jak będziemy sobie smacznie spali. Dlatego zróbmy sobie tutaj po prostu łóżeczko. Zróbmy dwa łóżeczka, jakby kosa chciał z nami iść spać. Tylko zmienimy po prostu kolor. O, takie zróbmy. Nie, ja chcę różowe. Znaczy strawberry. Co to było strawberry? Ojej, chyba truskawka? Nie wiem, zapomniałem. I co to ty? A, nie, no jeszcze to zostało. Stosajusz się rozkręcił tutaj. Ja w ogóle zostanę projektantem wręcz. Nie no, oczywiście żartuję. W ogóle tutaj planuję, tutaj lampkę postawimy. Bo jak tutaj będzie nasze biurko, to może wiecie, potem przyniesiemy sobie laptopika i po prostu musi być właśnie światełko, jak będziemy sobie tutaj właśnie grali. Dlatego wybierzmy teraz najlepsze biurko. Jest biurko takie, nie ma biurka i takie. A to chyba takie, bo jest bardziej wypasione w szufladki, w, nie wiem jak to się nazywa, w taki... No w takie coś po prostu na właśnie na górze. Nie wiem jak to się nazywa, ten kto wie może oczywiście napisać. I czy tutaj będą jakieś inne krzesełka, czy tylko takie jak tam? Nie no, tylko takie jak tam są. To bierzemy sobie tego z poduszką i na krzesełko dajemy sobie po prostu białe, znaczy niebieskie. O, krzesełko niebieskie i pasuje nam już pod cały wygląd domu. Jak widzicie, tutaj jest ten garaż. Niestety nie możemy wejść do naszej Tesli. Tutaj... Kosak by chyba musiał odjechać swoją Teslą, jak się nie mylę. Odjadę ją, dobra. I powiem wam, że nie wiem jak tą Teslę wyciągnąć z tego garażu. Mnie się wydawało, że jak po prostu wyjdziemy, ona wyjdzie z nami, ale ona tam dalej jest. A więc, no niestety nie wiem. Teslo, wyjdź. Tam jakoś da się do niej też zbagować, do tego właśnie garażu, aby sobie wejść, ale my dzisiaj tego nie będziemy robić. No i dobra, piękniki. Ja tutaj sobie usiądę przy moim oto pięknym biureczku, na którym nawet nie da się siąść, albo ja po prostu nie umiem. Nie no, chyba nie da się. To tutaj. O, tutaj się da. I z tym pistoletem, co nawet nie wiem co robi, ale... A to ty robi ten pistolet, że z sufitu nam się sypie takie konfetti, czyli... Nie wiem co to jest. Aha, no tu nawet odkryliśmy takie coś. Jakby ładniej to wygląda teraz, to po całym domu się sypie. A jak wyjdę, to już nie sypie się. Tak, nie sypie się już, czyli to po prostu w domu się sypie. Wow, no to nie wiedziałem. Jeszcze odkryliśmy takie coś na koniec. No i cóż, pięknie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka, który trwa 8 minutek. Przypominam wam, że za chwilkę robimy losowankę na skrzynkę. Jeśli właśnie ty chcesz wygrać skrzyneczkę w następnym odcinku, musisz napisać biorę udział oraz swój nick w Roblox, musisz subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem oraz polajkować ten i wcześniej filmik. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, życzę wam miłych oraz ciepłych wakacji. Narka i cześć, pingwinki. Okej, pingwinki, a więc my jesteśmy już w losowaniu. I dodam jeszcze na tyle, że będziemy losowali skrzyneczkę, jeśli chodzi z tego odcinka, już wam tutaj pokazuję. Kupiłem Classic Cara, ponieważ z ostatniego odcinka, czyli kupuję Teslę, nikt nie napisał biorę udział, dlatego teraz napiszcie biorę udział, abyście mogli wygrać skrzyneczkę. A my sobie dzisiaj zrobimy taki wyjątek, że po prostu losujemy z kupiłem Classic Car, bo wam obiecałem właśnie losowanie, dlatego zrobimy z tego odcinka. Przypominam, że po każdym odcinku z Robloxa jest właśnie losowanko. Chyba, że na przykład są to jakieś 5 ciekawostek lub 5 glitchy, to wtedy nie ma losowań. Ale jeśli chodzi o takie normalne odcinki, to wtedy zawsze są. A więc napiszcie teraz biorę udział i swój nick, aby wygrać skrzynkę za 30 tysięcy. No i cóż, pięknie, my tutaj losujemy zwycięzcę sobie pierwszego i ostatniego. A więc dobra, losujemy i zrobiłem to już dawno. Cieszę się bardzo, jako że zrobiłeś to już dawno. Ale my niestety tutaj szukamy właśnie osoby, która napisała, że wzięła udział. A więc Michał, znaczy Jakub, ja ci bardzo dziękuję, że subskrybujesz mój kanał i lajkujesz. No i dobra, my lecimy dalej. Zobaczymy. Proker, ja to również dziękuję, że zrobiłeś. Mało osób pisze, że biorę udział, ale napisz się po prostu pingwinki. Proker, cieszę się, że lajkujesz mój moje filmiki i po prostu subskrybujesz. Ale my, jak mówiłam, szukamy kogoś, kto napisał biorę udział.
Pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że będzie seria z oceniania awatarów, jakbyś mógł to może ją zrobić. Propos tej serii, to nie chcę tej serii robić. Znaczy kiedyś chciałem i to bardzo, ale dużo osób z polskiego właśnie YouTube zaczęło ją właśnie nagrywać. Znaczy może to jest parę miesięcy temu, nie że teraz w tym momencie. Ja po prostu nie chcę tego nagrywać, bo potem, że jakoś kopiuję czy coś, dlatego chwilowo sobie z tym odpuśćmy. I po pierwsze wydaje mi się, że trochę może by długo to zajęło, nie wiem, chwilowo jeszcze nie wiem, dopiero mam to w planach, wy możecie coś zasugerować, na przykład jaką serię byście chcieli, albo coś do tej właśnie oceniania awatarów dodać, nie wiem w ogóle czy chcielibyście taką serię, bo o tym musicie zadecydować, a my lecimy sobie dalej. Ochrona Simona zrobiłem i zaje fajny odycy i to autko. No to Fabson, ja ci tutaj bardzo dziękuję, że oczywiście subskrybujesz i lajkujesz, ale my lecimy dalej. Prawie pierwszy. No to fajnie, że prawie pierwszy. Lecimy dalej. Biorę udział. Jest! Jest nareszcie. Multimilki. Multimilki. Gratulacje dla ciebie, Jakub. Jakub... wcześniej też był Jakub na początku, tylko... Nie wiem, czy to jesteś akurat ty, ale oczywiście, Jakub, ja ci tutaj gratuluję. No i cóż, widzimy się na jailbreaku, jak wręczą ci tą skrzyneczkę. Dobra, pięknie, ja jeszcze nie wyłączyłem jailbreaka, czyli jestem w tym odcinku, gdzie skończyliśmy po prostu nagrywanko. Wysyłam po prostu już wam tutaj tego sejfa do Multimilki, którego wygrał. Patrzcie, tutaj macie moje pieniążki, gift. I jak widzicie, mam już 501, a więc skrzyneczka poszła. Właśnie skrzyneczki chodzą też z opóźnieniem, dlatego jakby do was nie doszło, to po prostu poczekajcie. No i cóż, piękniki, wypiszcie, biorę udział, aby było więcej komentarzy, więcej szans, po prostu macie na wyganą. No i cóż, piękniki, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka, narka!